Miałem parę słów powiedzieć o tym kwasie nieszczęsnym, który zastosowałem. Generalnie może ktoś, kto, mówię, ma trochę czasu, ma trochę chęci albo prowadzi gospodarstwo jakieś ekologiczne czy coś takiego, mógłby to stosować. Ja sobie tego nie widzę w zupełności ze względu na czasochłonność czy jakieś niebezpieczeństwo, nie wiem, poparzenia czy przetrzymywania czy parzenia pszczół. I no nie jest to produkt dla mnie, aczkolwiek no zalet kwasów można wziąć to, że poprawiają tą kwasowość ula, poprawiają gospodarkę, pierzgą, czyli wspomagają te pszczoły w procesie tworzenia pierzgi. Aczkolwiek no nie jest to moim zdaniem lek, który się stosuje na zimę, tak? Czyli nie ma sensu tego stosować do odymiania leczniczego czy odymiania rodzin przed zimowlą, do leczenia, nie odymiania, bo to środek generalnie jest tak mało skuteczny, że równie dobre jest, no nie wiem, pryskanie tym kwasem szczawiowym czy pryskanie kiszonkami, jak chłopaki robią. Generalnie pszczoła się trze, waroza spada. No plus taki, co zauważyłem, to, że pszczoły są bardziej, jak to powiedzieć, bardziej żywe, tak? A waroza jest martwa na dennicy. Nie jest jak przy amitrazie, że ta waroza się rusza w jakiś tam sposób, tylko po prostu jest martwa.